Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku z Pokémon Omega Ruby. Jesteśmy oczywiście na drodze numer 110. Słuchajcie, tutaj obok tego wielkiego takiego placu dla rowerzystów. No chciałbym jeszcze tego Wingula tutaj złapać. Mam nadzieję, że się uda na niego natrafić. O proszę, jeszcze lepiej, Oddish, o fuck. Dobra, Oddish chcę mieć w drużynie, o jejku. Tego roślinnego chcę Pokémona. On chyba jeszcze na dodatek jest też trującym później. Kurczę, żebym tylko go nie zabił. Razor Wind. To jest normalny atak. Będziemy cut, wiecie co? Ładować w niego. Okej, on się troszeczkę podleczy. No i teraz się zastanawiam, czy przetrwa to. Wiecie co, może nie ryzykujmy. Spróbujemy. Może się uda go złapać. Oddish, fajnie. Jak on się przekształci, to naprawdę jest super Pokémonem. Dla mnie naprawdę go lubiłem zawsze. Oj, będzie ciężko, ale nie damy się. Będziemy musieli go złapać i tyle. Okej, no dobra. Nie, nie atakuj. Nie to wziąłem cały czas tutaj. Mylę się. Okej, Pokeball. No właśnie, to chciałem wybrać. No jest twarda sztuka. Twarda sztuka, nie chce się złapać. Ale nie damy się. Będziemy próbować do skutku. Pokebole jeszcze 4 zostały. Później mamy Great Bole, one są trochę chyba mocniejsze, więc zobaczymy. Pokebole się oczywiście pozbędę, później będę kupował tylko te lepsze. Aj. Acid, kwas. No. Nie to, kurczę, cały czas tutaj atak wybieram z przyzwyczajenia. Jest. Super. Mamy go. Słuchajcie, udało się. Zaraz wybierzemy mu imię. Grass i Poison. No właśnie. Typy trawiaste oraz typ trujący. Okej, nazwiemy cię... Happy. Dokładnie, to będzie Happy. Będę musiał go wcielić do drużyny zamiast chyba Nuzleafa. Nuzleafa się pozbędziemy, słuchajcie. Tak. No jeszcze tego Wingula bym chciał tutaj złapać. Nie wiem, czy to się uda. Znaczy on na pewno gdzieś tu występuje. To jest kwestia właśnie szczęścia. O proszę, Voltorb. No z tym Pokémonem może być ciężko, bo on chyba wybucha. Więc chyba najlepiej by było od razu rzucać w niego Pokébole. Ale nie wiem, czy złapiemy go za pierwszym razem. Cholera. Voltorb też bardzo fajny Pokémon, elektryczny. Można by było go wcielić, czemu nie? Kurczę, no już myślałem, że będzie nasz. Spark. No dobra. Może cię osłabimy, co? Nie wiem, jak to na ciebie zadziała, ale żebyś czasem się tutaj, żeby czasem nie użył tej samodestrukcji. Pewnie paraliż mi walnął, tak mi się zdaje. Special attack, nie atak tylko, specjalny atak został zmniejszony. Jeszcze jeden kat powinien przyjąć. Rollout, o kurczę, to jest niebezpieczny atak, cholera. To jest bardzo niebezpieczny atak. On coraz, co turę będzie coraz mocniejszy, wiecie co, chyba że mu go przerwiemy, ale... Może mi wykańczać większość Pokémonów w ten sposób. Jeśli go nie złapię, jeśli czegoś szybko nie zrobimy. Udało się, mamy Voltorba, super. Hmm.
Zastanawiam się, jak go tutaj nazwać. Mam tych imion naprawdę sporo od was. A właśnie, ktoś tutaj warchoł kazał nazwać elektrycznego, jakiegoś elektrycznego typa warchoł. No dobrze, niech będzie warchoł. No dobra, dobra, czekajcie. Niestety, ale chyba nie ma polskich znaków, więc będzie warchol. Okej. No zobaczymy, być może też do drużyny trafi jako jeden z elektrycznych typów. Okej, wiecie co, nie będziemy przedłużać, idziemy dalej. Najwyżej Wingula gdzieś tam na pewno spotkamy. Z nimi nie ma problemu, bo te Pokémony bardzo często występują w różnych miejscach. Tutaj bym chciał się przejść. O, było coś. No jest jeszcze tutaj, widzę, Plusli, Minun gdzieś będzie. Są jeszcze wodne jakieś. Ale nas obchodzą na razie trenerzy. Jest Wingul. Okej, no to co? Do dzieła. Łapiemy. Ten odcinek chyba będzie całkowicie składał się z łapania Pokémonów, wiecie. Trochę walk tam też pewnie będzie, ale... Cut. Supersonic. No nie no, krytykal jeszcze wszedł. Cholera, akurat teraz musiał. Nie no, nie mam szczęścia do Wingula. Nuzleaf, 21 level. Glail, 41. Co ty tam chcesz się nauczyć? Jakiś ruch widzę. Crunch, Dark. Headbutt, Protect. O, Protect wywalimy. Kenkso, level 13. Też się chce czegoś nauczyć. Wing Attack. Powiadasz, że Wing Attack byś chciał się nauczyć. Lechlen, Super Sonic. Weźmiemy to. Szkoda tego ciosu, bo on tutaj otumania przeciwnika. Wtedy on może siebie też walnąć, ale no wolę jednak te ataki, które coś zabierają. Jakiś damage. Damage jakiś właśnie wykonują na przeciwniku. Trenerzy. Wiem, że tutaj chyba wiecie co, pomiędzy tymi trawami gdzieś spotkamy Mei. Gdzieś tam chyba wyżej i stoczymy z nią pojedynek, więc dobrze by było tutaj się troszeczkę podszkolić. Puciena. Ona ma jakiego typa? Jak my mamy... Którego ja wybrałem? Cholera. Trawiastego, czyli ona ma ognistego. Tak? Dobrze mówię? Co ja mówię? Ja mam wodnego, ona ma trawiastego. Czyli ona ma treko. Kurczę, to już mi się myli. Okej, no dobrze. Razor Leaf pójdzie na raz. Uda się? No, super. Zadziałało dobrze. Pomimo, że nie jest to jakiś mocny atak przeciwko Puccinie, ale level jednak robi swoje i bez problemu tutaj pokonaliśmy przeciwnika jednym ciosem. Zmienimy sobie na Marsztopa. Nawet nie zauważyłem, nie przeczytałem, jaki jest kolejny jego Pokémon. Aron, aha, to jest ten typ stalowy niby. Typ stalowy, powiadasz, kolego. Muszę sobie tutaj właśnie, bo tam fajną mi wysłaliście listę, które żywioły, na które działają najlepiej. Tylko właśnie musiałbym sobie tam wejść na stronkę, zrobić takie małe okienko i taką małą ściągę po prostu, żebym miał przed oczami. Wtedy będę wiedział mniej więcej, kim kogo atakować. Nie, czekajcie. Niech zostanie Marsztop. Electric. No akurat elektryczny na pewno ma przewagę nad wodnym. To jestem tego stuprocentowo pewien. Użyję, wiecie co, Mud Bomb. To jest ten nowy cios, który dostaliśmy. Ale to za to zarąbiście na niego działa. Zapomniałem, że to jest właśnie... No tutaj jest właśnie trochę dziwnie to zrobione, no, bo akurat elektryczny jest dobry na wodne, z tego co pamiętam. Natomiast ten akurat, którego mamy wodnego, Pokémona, posiada też ataki ziemne, więc ziemia jest dobra na... No, jak się nazywa? Na elektryczność i tyle.
Okej, okay, jest May. No zobaczymy, zobaczymy, bo to będzie chyba druga nasza walka z nią. Tutaj chyba powinna mieć już po przemianie swojego treko, tak mi się zdaje. Slagma. Slagma. Ten ognisty chyba typ. No bym musiał zmienić na marsztopa, wiecie co? Bo on na pewno spali mojego, moją roślinkę. Też nie ma małych... Nie, to cholera. Ale żem spieprzył sprawę. Dobrze, na szczęście wiecie co, nie zaatakował. Ona nie zaatakowała. Zmieńmy szybciutko. Ma też wysokie levele, 18. Czyli mamy tylko 4 różnicy. Cztery różnicy. Ember. Przynajmniej to nie będzie zbyt efektywne. Critical w dodatku. Water gun. Okej, okay, super. Pierwszy poszedł. Fajna jest slagma. Chciałbym też go mieć. Kto teraz? Groil. O, właśnie. Czyli będziemy musieli zmienić... Cholera. Dobrze by było, jakbyśmy mieli ognistego, ale niestety nie mam chyba takiego. Glail nie bardzo się nas słucha w tej chwili. Musiałbym jeszcze jedną odznakę zdobyć. Dobrze, wiecie co? Zaczniemy oczywiście od najsłabszych Pokemonów. Będziemy lecieć do góry. Powinniśmy je tam jakoś pokonać. 20 poziom ma. Ładnie. Okej, okay, mam wysysanie życia, mam Wing Attack, Steel Wing i Bite. Gryzienie. Praktycznie każdy... Zobaczcie, 4 różne żywioły. Robak, latający, stalowy oraz mroczny typ. A możemy po kolei próbować, który będzie najlepszy. Też ma leczenie. O, już wiem. Już wiem, że latający typ jest dobry na rośliny. Ciekawy jestem, czy Steel Wing tak samo zadziała. Nie wiem, czy przeżyję to. Mam bardzo mały level. No to już nie bardzo, niekoniecznie. Spróbujemy jeszcze raz Wing Attack. Nie wiem, czy się uda, bo chyba mnie wykończy. Dokładnie, wykończył mnie. Czyli wiem, że latający typ by się tu sprawdził, Teraz tak, 17, 15, weźmiemy Belduma. Jego jeszcze tutaj nie próbowałem, nie wypróbowałem. Okej. Okay. Ma psychiczny atak. Stalowe i normalne. Stalowe już wiem, że słabo na niego działałem. Zobaczmy ten psychiczny. Oj. No, niezbyt efektowno, ale troszeczkę mu zabrało. Możemy jeszcze normalnym walnąć. Normalny mi się zdaje, że... No, też słabe. I chyba... Nie wiem. Jeśli by się udało właśnie jeszcze raz ten wykonać atak, ale chyba się nie uda, no właśnie, nie uda się. Byśmy mieli już Groila z głowy. Ale malutko życie mu zostało, spokojnie, damy sobie radę. Weźmiemy teraz na jako następnego Koksa. No i okej. Okay. Co mamy tu? Fighting typ, Whirlwind normal. Okej. Okay. I chyba go wykończyliśmy. Super. Level 18. Dwudziesty trzeci marsztop. Ma jeszcze Veilmera, czyli to jest wodny. To jest chyba ten taki mały... Mały. Coś troszeczkę podobne do wieloryba. Czyli wiecie co, wybierzemy sobie... Dobra, Nuzleafa do tej walki weźmiemy.
No właśnie, to jest ten taki wieloryb, jakby Razor Leaf powinien tutaj ładnie zadziałać. Dokładnie, super działa, tylko pamiętam, że Veilmer strasznie dużo HP ma. Widać to po pasku, jak spada. Nieraz idzie po prostu szybko, a nieraz tak ociąga się. Mimo że bardzo, bardzo dużo damage'u mu zadajemy, to ten pasek widzieliście, jak schodzi powoli. Okej, ale udało się. To był chyba ostatni Pokémon Mei. Super. Druga potyczka z nią wygrana. Przynajmniej nam jeszcze tutaj troszeczkę Pokémony podreperowała. Dowsing Machine. Aha, to pamiętam ten przedmiot. Można go właśnie tutaj pod Select ustawić, żeby pikał nam chyba i pokazywał, gdzie są jakieś ukryte przedmioty. Ma rowerek z Kubana. My jeszcze nie mamy tego roweru. A ruszamy dalej. Tam jeszcze oczywiście wrócimy, bo chcę wszystkie drogi, słuchajcie, przejść tak, żeby nie było, że coś zostawimy. O proszę, Minun. Minun, fajnie jakbyś dołączył do nas. Czy wiecie, niekoniecznie do drużyny, ale chcę po prostu nowe Pokémony także łapać, jeśli jest taka okazja. Paraliż. No to będę rzucał Pokébolami, tyle. Pokéball. Premier Ball. To zostawimy. Great Balla wykorzystam. Pokéboli już nie mam w ogóle. Niedługo będę musiał zrobić zakupy. Super, jest nasz. Jest nasz. Koks, 19 level. I jakiś nowy ruch dla niego. Fake out, to wywalimy. No i dobra, super. Jakby cię tu nazwać, kolego, co? Mamy tutaj troszeczkę imion do wyboru. Nie zauważyłem, czy to był on, czy ona. Chyba on, co? Dobra, Nazwiemy cię. Vixenus. Tak będziesz się nazywał. Okej, super. Tak więc kolejne do kolekcji. Pokémon. Fajnie, jakbyśmy jeszcze Plusli znaleźli. Kolejny trener. Pokonamy go i w tym miejscu, po tym właśnie pojedynku, skończymy sobie ten odcinek. Lombre. To jest chyba ewolucja Lotada. Czekajcie, czekajcie, bo zapomniałem, bym mógł zmienić tego Pokemona, bo on jest tutaj w paraliżu, więc będzie na pewno tutaj dużo razy chybiał. Znaczy chybiał, w ogóle nie będzie atakował. Zmienię sobie na tego wodnego. Wiem, że to nie jest dobry typ przeciwko chyba trawiastemu. Lotad i Lombre to jest chyba trawiasty typ. Bubble albo i wodny. Albo i wodny. Water Gun, zaraz zobaczymy, słuchajcie. O Jezu, to jest bardzo słabe na ciebie. Czyli musimy użyć. Weźmiemy bombę. Błotną bombę. Troszeczkę lepiej, ale też nie za dużo zabiera. On zresztą też nam nic praktycznie nie robi. Bite. Możemy jeszcze wziąć. Aj, nie. Kurczę, cały czas mi się to myli z gryzieniem. Słuchajcie, cały czas mi się ten atak z gryzieniem myli. Muszę go wywalić. Nie podoba mi się ten atak. Jeszcze na dodatek bardzo łatwo go przerwać.
I te nasze gromadzenie energii nieraz w ogóle nie zdaje tutaj egzaminu. No dalej. Jeszcze przeżył to. No nie wierzę. No dodatek ma jeszcze jednego Pokemona. Za bardzo się z tobą męczę. Zobaczymy, jaki będzie teraz. Spróbuję wybrać tutaj przeciwieństwo, czyli żywioł, który będzie najlepszy przeciwko tamtemu Pokemonowi. Nie wiem tylko, co to będzie. Nuzleaf. Czyli najlepiej by było albo latający, albo ognisty. Ognistego nie mam w drużynie. Weźmiemy sobie Kenkso. On jest słaby, słuchajcie, on jest słaby bardzo. W tej chwili jeszcze. 14 level ma, ale... No przeciwnik ma 15, więc nie ma takiej dużej różnicy. Dobra, Flying. No i zobaczcie, to bardzo dobrze działa, naprawdę. Okej, no i mamy go z głowy. Super. Dobry wybór. Okej, moi drodzy, słuchajcie, tu sobie skończymy ten odcinek. Jeśli wam się podobał, możecie zostawić łapkę. Ja się z wami żegnam i zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, cześć!